Kinga Marciniak. Dobry wieczór i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Jutro i pojutrze pogoda nie będzie nas rozpieszczać, ale to tylko krótka przerwa przed tym, co nas czeka. W naszym kraju zaczyna kształtować się układ wyżowy, który już niebawem wygoni tę kapryśną pogodę i zrobi się naprawdę przyjemnie. Sprawdźmy szczegóły. Nocą zacznie spływać do nas chłodniejsze powietrze, a wraz z nim napłyną chmury, z których niemal wszędzie popada deszcz. Nieco intensywniej jednak popada on na południu naszego kraju. Na termometrach od 5 do 7 stopni. Nad naszym regionem skupisko ciemnych, ciężkich chmur, które przyniosą opady deszczu i tutaj analogiczna sytuacja, ponieważ w miastach południowych popada mocniej niż w pozostałych. Temperatura wyrównana 6 stopni. W środę, w najcieplejszym momencie dnia, przy pełnym zachmurzeniu i opadach deszczu, skupionych głównie jednak na południu oraz w centrum kraju, temperatura nie będzie przekraczać 12 stopni. W województwie łódzkim również niemal w każdym z miast przelotnie popada. Niebo mocno zachmurzone, a więc jest niewielka szansa nawet na najmniejsze przejaśnienia. Na termometrach 11-12 stopni, na barometrach 1020 hektopaskali i pogoda nie będzie mieć korzystnego wpływu na nasze samopoczucie. Taka aura z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, ze sporym zachmurzeniem i małą szansą na przebłyski słońca utrzyma się do czwartku, ale będzie ciepło, bo do około 18 stopni. Od piątku przez cały weekend czeka nas prawdziwa wiosenna, piękna pogoda. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu spokojnego wieczoru. Dobranoc.